Czuję się na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie w starcie w trybie duo na kandydacie dnia na randę 25, więc nie będzie tak łatwo. A tak przez parę dni sobie zagramy, poćwiczymy sobie mojego skilla, bo właśnie mam 23 tysiące pucharków niedawno i możemy tak popatrzeć moje skille, sprawdzić czy mi się z randomem, a teraz co mam teraz fajne, bo teraz będą wszystkie tryby. I bo to wiecie, to teraz tak jak wyszedł ten update, co wam pokazywałem. I jeszcze muszę tak fajnie ten, a na przykład jak jest ten tryb, to tutaj się lubię healować, a mnie tu jakiś właśnie inny Edgar porobił. To fajnie, bo ta gry są tak dynamiczne, nawet to co przegraliśmy. Tylko takich map nienawidzę grać! Grać forever, normalnie. No to nie musi być tak łatwo, więc... No pewnie nie będzie, a co ja mieć tak samo z jedną gierkę, przynajmniej moglibyśmy wygrać. Byłoby bardzo miło. Chociaż jedną. Chociaż jedną. Chyba teraz ginę jak debil. Najprawdopodobniej. Okej, chyba że wykierowałem. O nie, bo ten dżin też leży. Dobra, trudno. To była pierwsza druga rundka, więc czego ja się dziwię? Ja chcę wygrać na 25 randze. Tak, bo ogólnie to wbiłem te pucharki, tak bardzo wbiłem, bo nie było bardzo łatwe, tak było bardzo trudne. Bo to wbiłem gościami, które miały po 30 tysięcy pucharków mają, więc... No tak bardziej kierowali, ja tak grałem, jak wbiłem, to kierowali. A że mój El Primo się kręci. No przynajmniej mam Cuba, widzowie. Zawsze będzie jakiegoś Cuba, niż nie mieć w ogóle. No ważne, czy z twojego teammate'a, ważne, że jest. Okej, teraz mi się chłop respi. El Primo teraz może skoczyć na tego Edgara i tak mu pewnie ucieknie. A teraz jakby skoczy. Dobra, porobieni. Dobrze chłop kieruje. Chłop gra lepiej niż ja, bez kitu. Taki El Primo, jakiś apy derby 2, chłopie ogarnia lepiej ode mnie. Okej, dzięki chłop mi uratował dupę ulta, pozdro. On go pewnie rozwali. Chociaż w sumie znając IQ moich teammateów, to go pewnie nie. Okej, chłop się już nawet podda. Tam mamy B, powinniśmy sobie wygrać tą ulkę. Mamy 4 cuby. Nie wiem, czy to jest moneta, na nic za bardzo skakać. Okej, 500 HP, zginąłem od strefy, pozdrawiam. Okej, ale myślę, że moje primo ma też teraz 4 cuby, więc ogólnie to bardzo dobrze. Ja się na 3 sekundy dosłownie raz, 2, 1, ale oni się na nas teamowali. Chociaż w sumie... To nie było najmądrzejsze zagranie, to było wręcz głupie zagranie. Oj. To wcale nie musi być taki... Okej, to już teraz mamy cuba. Teraz to tylko, że musimy tym jakoś obronić skiną, nie. No to chyba giniemy, pozdrawiam. Chociaż... Zrespił się, ale to wykierowałem. Bez kitu. Chyba zrobiłem w mojej tej rundzie wszystko, co mogłem, więc... Nawet jak nie zajmiemy trzeciego miejsca, to już będzie jakiś. A teraz tak dużo El Primo, dobra, teraz keruję. Nie, byliśmy trzeci, ale co widzieliście, to była taka już dobra, że dałem wszystko z siebie, co mogłem. Więc... Oczywiście dziękuję temu, bo mu się bardzo dobrze w nią grało, więc... Nie będę dislajkował, więc on się dobrze gra. Myślę, że... Nie ma sensu, co, ja mu się dobrze gra. Dislajkować mapy, bo przegrałem, więc... Mi się takie mapy bardzo podobają. I tylko lajkuję takie mapy. I chyba ten... Bo to jest 500 IQ, bo wywali do mnie Franka. To nie jest za dobrym pomysłem. Tak szczerze mówiąc. Mimo tego, że mamy...
dużo więcej kubów od niego. A przynajmniej sobie trochę daleko biłem. O nie, na siódmym Edgar. I na siódmym Mortis. Tam mamy nawet 6 kubów. Ale nie, to było trudno, bo nie mieli 7 kubów, to na Mortis on skoczył. Myślę, że Edgar na mnie skoczył, więc tak bez szans. Ja mam jeszcze inny, ja mam minus 23 tysiące pucharków. Więc najłatwiej nie jest, ale... Czy dobry, nie należą do jakichś najlepszych graczy. A to jest jakaś nawet w miarę fajna mapa, tak szczerze mówiąc. Bo w ogóle taka, nie taka jakaś troll mapa, jest takimi nowymi użyciami, nowymi blokami. Taka w miarę normalna, ale i tak te dzieciory sobie w to grają, to będą tak pewnie same głosowania, jakieś troll mapy są dobre. Więc... Tamten Enger ma lulta. Dobrze, pięknie porobiłeś, byku. Zadaję się pytanie, gdzie jest ten Edgar? Leży, dobra, team pierwszy porobiony, wyherowany w 25 rankach. Wygląda się w miarę łatwo. Więc teraz walimy. Dobra, nie dzwońcie tutaj do mnie teraz. Na ekranie będę grał. Dobra. Teczka, zabawa ten telefon. Dobra, lecimy dalej. Pięknie, mamy 9 kubów. Całkiem dużo, ale ten Byron tak kieruje, że to jest niemożliwe. To już moment, bo dzisiaj jeszcze chwilę muzyczka w tle. Szybko rozwaliliśmy bota w miarę. Szybki heal, teraz leży, dobra, porobieni. 18 kubów, teraz będzie nawet 21. Jak mi tego bota rozwalić, będzie bardzo fajnie. Okej. Dobra, pierwsza runda wygrana. Więc nie jest dobrze. I to okazuje się, zadanie zrobiłem. I teraz ile mamy? 7 minut na gry. Już tak jeszcze. Jeszcze tam na spokojnie sobie możemy chwilę pograć. Bez żadnych problemów. Co to za mapa? Chyba mapa jakiegoś supercela. Dobra, przynajmniej mam szelki w teamie, to chociaż tyle. No już wyskoczyła. O nie, najgorzej. Ona chyba ginie, nie? Tak coś mi się wydaje. Więc lecimy dalej z następną. To lecimy dalej, więc znaczy za dużo się nic nie dzieje. Za bardzo. Teraz tutaj jest Jazz. A to zaraz jest ta mapa. Porobi... I showdown, co jest? Wygrana druga początek. To się nazywa bycie prograczem. Takie mapy, że się nie mogę lajkować. Bo się taka mapa by wygrała, to nie byłbym za bardzo zadowolony, więc... Możemy lecieć dalej. Nie widzę jakiegoś problemu, więc muszę dalej. I są chociaż tam. Już macie wakacje, więc tam. Myślę, że ma tam ogólnie miłych wakacji. Ja poleciłem na środek jak debil, pewnie zginę, znając moje szczęście. Chociaż w sumie nie, bo trafiłem na Mortisa, więc. Okej, ominąłem jego gadżet. Dobra, S. Teraz trzeba tego kubika ino zabrać. Dobra, lecę. Oj, jak dużo kubów. Mam chyba, czy to będzie 4 na początek wygrana? Bez kitu. Dobra, chodź byku. Wielkie starcie, mamy 16 kubów, dobra. Przeżyliśmy. To jest teraz najważniejsze, że on dostanie tylko jedno. Dobrze, piękna wygrana. Tak garam, tak średnio teraz taki El Primo, tak nie, na przykład nie taki Edgar nie zrobię El Primo, bo nie dość tyle dostajesz jak się go tylko tym się ulna ładowywuje. To jest ogólnie wszystko dobrze, tak teraz bardzo, teraz OP jest bardzo, teraz jest bardzo OP ogólnie. Ten El Primo, więc...
Okej, tutaj jest mery dużo kubów. Okej. Zginęłam, ale ta koletka ma 6 kubów. Wiesz co, żeby jeden gościu ma dużo kubów, to już będzie fajnie. Teraz tą szalkę chyba porobi. Tak, jeszcze ultem. Okej, ona się tam tepa, to też się tam tepam. Okej, Surge leży i teraz ona tylko jeszcze jeden team. Mamy wielkie starcie. Okej. Zginąłem, najgorzej. I teraz ta koletka. To już grać, tam była Shellka i Ems, ja tam jakby na początku tak głupio nie zginął, to może byśmy wygrali, ale fajna mapa i mi się wydaje, że to było na koniec tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, więc do następne. I jeszcze wam w ogóle pokażę wam mój klub, więc bardzo was zapraszam na mój film. Tutaj macie znacznik klubu. Na razie jestem tylko, to jest tak świeżo otwarty klub, więc bardzo was zapraszam, zróbcie sobie teraz screena, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, więc do następnego, cześć i nara.